Pani minister, szanowni państwo, tak jak powiedziała już pani minister, tabletka PO, czyli antykoncepcja awaryjna albo też antykoncepcja postkoitalna, jest bardzo istotnym elementem w zapobieganiu niechcianej ciąży. Oczywistym jest to, że antykoncepcja awaryjna w żaden sposób nie zastąpi regularnej antykoncepcji ani też edukacji seksualnej. Tutaj niezbędne są działania równoległe. Proszę tylko pamiętać, że na te działania potrzeba jest bardzo dużo czasu. Natomiast w przypadku antykoncepcji awaryjnej my musimy działać tu i teraz. W związku z czym jest i będzie miejsce dla tego rodzaju antykoncepcji. I bardzo dobrze, że podejmowane są działania w celu zwiększenia dostępności, ułatwienia dostępu do tego rodzaju antykoncepcji. Proszę państwa, jeżeli chcemy, a wszyscy myślę chcemy dążyć do tego, żeby było jak najmniej aborcji, to właśnie najlepszym sposobem do tego, i tutaj wiele krajów się o tym przekonało na własnych przykładach, jest szeroki dostęp do antykoncepcji i wspomniana już edukacja seksualna. Mamy dostępne środki, które są lekami bezpiecznymi i które powinny być też akceptowalne pomimo różnych podejść światopoglądowych. Pamiętajmy, że tabletka stosowana w antykoncepcji awaryjnej nie jest środkiem wczesnoporonnym. Jej mechanizm działania jest zupełnie inny. W związku z tym nie należy wysuwać takich argumentów i szerzyć nieprawdziwych informacji. Tyle tytułem wstępu.